drugiej edycji tego koncertu. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy powitać ponownie po roku razem z Panią Szkolinę. Jak dzisiejszy koncert, zbieramy środki, aby pomagać naszym podopiecznym z Kołaczkowa. Przede wszystkim korzystamy z pomocy ludzi dobrej woli. Wszyscy, którzy chcą pomóc dzieciom z Kołaczkowa, mogą zgłaszać się do naszej fundacji. Wszelkie namiary na nas, numery telefonów, adresy mailowe są na naszej stronie internetowej www.chcemisie.org.pl albo na naszej stronie facebookowej. Każda pomoc, czy to rzeczowa, czy finansowa, będzie z całym sercem przyjęta i przekazana w całości naszym podopiecznym. Koncert charytatywny Szymanowskiego Chce Mi Się, bo tego w tym roku nazwaliśmy, okazał się taką bardzo magiczną chwilą. Wszyscy, do których zwróciliśmy się z prośbą o pomoc, bardzo chętnie pośpieszyli, a więc udało nam się zgromadzić artystów z najwyższej światowej półki. Bardzo wiele instytucji, firm zadeklarowało swoją pomoc. Dostaliśmy bezpłatnie salę, fortepian, nagłośnienie, druki. Okazuje się, że te dzieci z Kołaczkowa, którym na co dzień jest bardzo ciężko i bardzo pod górkę, tego dnia mają swoje święto.